Kochani, to ja Mari Talary i miałam 9 urodziny, więc postanowiłam pokazać, co na nie dostałam. No, trochę tego się nazbierało, bo wy widzicie tą stronę najciekawszą, ale jeszcze tu mam przed sobą coś takiego fajnego. Tu jeszcze mam coś i no, chyba możemy zacząć. Czyli tak, to chyba was najbardziej interesuje, ale zostawiłam na koniec. Czyli tak. Przede mną tego nie widać za bardzo, ale leży coś super. I wszystkie będę mówić, czy są super, czy nie. Ale raczej wszystko jest super. To jest cała. Taki boksik oczywiście. Ja to już rozpakowywałam, żeby zrobić teścik. Dlatego to zrobiłam kilka dni po urodzinach, żeby zrobić tego wszystkiego test. Tutaj mamy kremik do rąk. Pachnie truskawką. Z jaj wszystko jest. Jak już mówiłam, to jest taki boksik. Tutaj mamy pionkę do mycia rąk. I też jest... To nie jest zapach truskawki, ale też mega super z jaj. To wszystko jest z jaj tutaj, co teraz pokazuję. Tutaj mam peeling do ciała. Też bardzo super. Good. I ostatnie, galaretka myjąca do kąpieli. Pielęgnacyjna pielęgnacyjny przysmak. Ja to otworzę i serio, jakby moja koleżanka jak mi to dawała, to mówiła, żebym tego nie zjadła. To też pięknie pachnie. To pachnie jak ta pianka, bo one tu mają takie... Coś, taki to tak samo pachnie. I tutaj też mamy ten znaczek truskaweczki. No, więc to już mamy za sobą. Polecam, polecam. Polecanko, polecanko. To z tyłu to akurat nie jest, co dostałam. Ale to już dostałam. To jest taki miłutki kocyk. Jestem ten rok na 8 urodziny. Dostałam taki... Nie taki sam, ale też taki miluci. Bardzo lubię takie kocyki. Też kut, bo już pod nim spałam. To może tutaj takie serduszka. I to jest CCC. Moja koleżanka mi to dała. Jest taki piórniczek. O, taki fajny bardzo. Już do niego spakowałam kilka rzeczy. Szybko po niego leciałam, bo miałam go w plecaku. Tutaj mam portfel już zapełniony pieniążkami, które dostałam na urodziny częściowo, ale tutaj taki notesik, on jest w grubej, nie? Tak? I tutaj poszewka do komputera. Poszewka, tak to się mówi? Nie wiem. Ale miało to być na tablet, tak mi mówiła, ale komputer się w to idealnie mieści i jakby było za dużo, powiedziała, więc moja koleżanka. Więc no, tutaj mamy serduszka ze sobą, tutaj jest taki boksik. O kurde, to jest taki bardzo ciężki boksik z takimi ślicznymi, z takimi koralitkami z przodu. To są chyba żywe kwiaty. To są żywe kwiaty. Więc tak to wygląda. Co jeszcze? Tutaj już chyba mi to zostało najmniej. Oczywiście nie wiem, czy wszystko wybrałam. Spokojnie, bo już to sobie poukładałam. I jakby było ciężko to wszystko spamiętać. Więc jeśli czegoś nie ma i moja koleżanka to jakoś ogląda, to pamiętajcie, że wszystko jest super. Tutaj mam takie coś. Z takim czymś, bez takiego czegoś. A! Wiem, czego zapomniałam. Opaski, ale ona też jest mega super. Kiedyś w niej występowałam, bo miałam taką samą, ale ją zgubiłam. I tutaj są dwie rzeczy, które dostałam. W sumie trzecią sobie zamienię. O, dobra. Tutaj taka śliczna gumeczka. To wszystko też noszę do szkoły, więc... Tutaj taki błyszczyk. Ja mam taki sam, tylko że ja miałam dużo takich samych rzeczy, tylko że w innych na przykład kolorach. Też miałam tak. Tutaj jest taka suwka.
Miałam taką samą, tylko że taką srebrną. I w sumie tu zamiast tego lusterka powinno być to lusterko, które znam od babci. A i jeszcze w tym piórniczku coś jest. No więc to wszystko sobie wkładam. I samą tą właśnie zaszedkę. Tą, kurde, jak to się nazywało? Kosmetyczkę. Samą tą kosmetyczkę dostałam też tutaj. Niech moja koleżanka nie oszaleje. Kurde, panda straciła. No, jakby moja koleżanka kocha pandy, więc nie zwróćcie się na mnie. I to wczoraj dostałam od babci. Jest taki błyszczyk z niwa, bezbarwny. Bardzo też fajny na lekcję. Czasami się nim posmaruję od czasu do czasu. No dużo kosmetyków dostałam właśnie. W sensie błyszczyków z Harry'ego Pottera, na którego polowałam. Nie wiem, jak moja koleżanka to znalazła. Taki złoty. Tutaj taki błyszczyk w jednorożca. Tutaj ma takie coś niebieskiego. Bardzo fajne, polecam. Jednorożce, ja kocham jednorożce. Tutaj dostałam taką koalę. Tutaj taką. To jest od mojej koleżanki, jak już wspominałam. Nie wspominałam jeszcze, że to jest od mojej koleżanki. No, takie kremiks. Takie bardzo fajne zwierzątko. Teraz jest nowa kolekcja, więc kupiłam to, bo ona już ma dwa to takie. I ona na tak to kocha, więc ja jej chyba tu kupię na może tam wrócimy. Ale cicho, nic nie mówcie. Chociaż sama to obejrzę. No ale kto wie. No i teraz to akurat muszę zdjąć, ponieważ tu za tym coś jest. Bardzo ciężkie. I uwaga, bo będzie głośno. Już mam zawartość. Tutaj jest takie coś bardzo magicznego na kluczy. Tu mogę zamknąć, ale ja to mam teraz otwarte. Tutaj mam wszystkie moje pomadki, tylko że nie ma żadnej, którą dostałam. Bo polękuję mi w takich fajnych miejscach. Chociaż to też jest bardzo fajne, unikatowe. Ja wszystko tu już z powrotem układam, żeby wiecie, było ładnie. No i chyba dwie ostatnie rzeczy nam zostały, bo myślicie, że niby to, ale to jest jeszcze taka fajna koperta. Oczywiście życzonka. Życzonka. Ja tutaj w środku mam życzonkę. Bardzo fajnie. I tutaj karnet dla Marii Talary. Przeczytam to inaczej. Dla Marii Talary na naukę jazdy konnej do wykorzystania 5 jazd. Zapraszamy szanownie. Trochę dziwne pismo, ale... I tak, mamy tu konie Zuzę oraz Milicz, Krokus i Baran. Baran? Boran? Baran? Nie wiem, ale ja już moją ciocię udusiłam za to, bo ja chciałam tak bardzo jej... Czekajcie, a... Ja ją dusiłam codziennie. Ciocia, ja chcę jazdę konną. Ciocia, bo znalazła jakąś gdzieś, chyba w Wrocławiu. No i chyba coś ciężkiego. Trzymałam was w niepewności. Ja was teraz przybliżę. Po prostu to sobie tu położę. Ja was będę teraz przybliżać. Poczekajcie chwilkę. I zaraz was przybliżę i zobaczycie, co to takiego. Więc... No, miejmy nadzieję, że wam się spodoba, bo to jest mega, mega super. Dobra, przyniosłam się trochę niżej, żeby wam pokazać, co tu takiego jest. Po opakowaniu pewnie widzicie. To są wrotki. Mega.
takie, ja, one już są trochę urodzone, jak widzicie, bo po prostu ja w nich już kilka razy jeździłam, by je oczywiście wypróbować. Poczekajcie. Tak, to są mega wrotki, polecam, polecam. Z firmy Bestive. Polecanko. I dostałam jeszcze łyżwy, że można tu przyczepić. Że można tu przyczepić łyżwy. Więc fajnie, fajnie. Tutaj jest na prawą nogę, bo oczywiście to ma takie coś, żeby się zatrzymać. Ja oczywiście tym nie hamuję, bo ja hamuję tak, że sobie jadę i tak po prostu mam kolana do siebie. Jakby wtedy hamuję. Muszę to teraz jakoś włożyć. O kurde. Ciężko to tu wkładać. Ciężko. Jakby ja tego tu nie wkładam, ale mam to zapakowane. Żeby... Pudełko już jest serio zjarane. Serio. Sirieci. Bardzo ciężkie, ale fajne. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie oczywiście, jeśli chcecie. No i chyba do następnego odcinka. Pa! Buziaczki!